Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny epizod Łowcy Pucharów Football Manager 2024, a tutaj prowadzę Atletico Madryt i mamy wrzesień roku 2031. Przed nami dwa naprawdę ekscytujące wyjazdowe pojedynki. Barcelona, La Liga, Leverkusen, Liga Mistrzów. Zobaczymy, na ile nasz skład, młody skład, wciąż jeszcze niedoświadczony, jest gotowy, aby rywalizować z najlepszymi. Tutaj oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy polec w obydwu tych spotkaniach i nie będzie to absolutnie żadną niespodzianką. Na pewno będzie to jednak fantastyczna taka płaszczyzna dla naszych młodych piłkarzy, żeby przetrzeć się przed kolejnymi istotnymi spotkaniami, być może dopiero przed kolejnymi latami, kolejnymi sezonami, no ale grać i wygrywać trzeba. Zatem słuchajcie, jak wygląda w ogóle sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że ostatnimi czasy naprawdę dobrze nam idzie. Nie przegraliśmy w tym sezonie ani jednego meczu, to pewnie za chwileczkę się może wydarzyć, natomiast wygrywamy mecze w La Lidze. Wszystkie, 5 kolejek, 15 punktów i na ten moment jesteśmy na miejscu trzecim. Mamy tyle samo punktów, co Real Madryt, Barcelona, Sevilla tu przegrała mecz, ale oczywiście z samymi królewskimi, dalej jest Osasuna i Real Sociedad, więc trzeba przyznać, że mieliśmy naprawdę dobry start. No ale jak mówię, teraz ta seria się może skończyć, bowiem przed nami wielka Blaugrana, natomiast jak to będzie wyglądało w Champions League, to dopiero po tym meczu się o tym przekonamy. Więc zaczynamy, słuchajcie, to spotkanie za momencik, jutro o godzinie 12, czyli w niedzielę do kotleta będzie to spotkanie. Ja nie wiem w ogóle, skąd oni biorą te godziny meczów, to znaczy z tego, co kojarzę, to mecze w niedzielę o godzinie 12 to są rozgrywane w polskiej ekstraklasie. Wydaje mi się również, że są one rozgrywane we włoskiej Serie A, jeżeli mówimy o najlepszych ligach. Natomiast żeby w Hiszpanii grali, może i grają czasami, ale nie wydaje mi się, żeby w niedzielę o godzinie 12 zaserwowano nam hit Ligi Hiszpańskiej, czyli właśnie Atletico kontra Barcelona. Właściwie odwrotnie, bo gramy na Camp Nou. Wraca powolutku po kontuzji Ivan Toney i to jest naprawdę znakomita informacja. Oczywiście mamy Francesco Pio Esposito, ale Anglik, doświadczony piłkarz, na pewno nam się bardzo, bardzo mocno przyda. Praktycznie z tego, co widzę, będziemy mogli tutaj zagrać składem podstawowym, a mecz z Leverkusen mamy 3 dni później, więc tu pewnie będą problemy, żeby zmontować skład. 4 dni z kolei później mamy Osasunę, potem jest Malaga, Villarreal i Cadiz. Także 3 z 4 meczy kolejnych w La Lidze gramy u siebie. No więc można wygrywać. Także dzisiaj na bramce oczywiście Maximiliano Miranda. 3 naszych środkowych obrońców. No to będzie tutaj Buciano, to będzie Paulo Pedras i to będzie Abbas Amut. Na prawej stronie, na prawym wahadle następca Hartraudy, czyli Jarston Lokadia. Jak ja się cieszę, kiedy tego piłkarza widzę. Brossard po stronie lewej. Tu mamy oczywiście jeszcze Carlo Igora Bassara. Dalej mamy oczywiście Dziemidowicza, mamy Matiasa Braunudera, mamy po prawej stronie Zoltana Inesza, tu nie może być inaczej. Na lewej z kolei będzie grał Michel Deneuve i w ataku święty Franciszek Pio. Bułka, Karahalios, Oshima, Mwandumba, za dużo tych chyba środkowych obrońców, Quentin Merlin, Bassar, Salvatore Esposito, Gilson Brito, Hugo Sancho, Sebastiano Esposito, Pablo Sanabria, Umberto Cortez i myślę, że Ivan Toney, który ewentualnie tutaj końcówkę tego meczu może nam dowieść. No to zaczynamy. Tak jak mówię, nie mamy tu zbyt wielkich oczekiwań. To nie jest jeszcze Atletico, które jest gotowe, żeby rywalizować bezpośrednio z Barceloną czy Realem Madryt. Ja to mówiłem w poprzednim sezonie i mówię to teraz z pełną odpowiedzialnością, bo to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jeszcze tutaj musimy troszeczkę poczekać. Na pewno musimy, chociaż oczekujemy od piłkarzy zwycięstwa. Wiadoma sprawa, trzeba ich podbudować. No ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy jeszcze troszkę jednak ułomnym zespołem popełniającym błędy. Oczywiście te błędy można popełniać z Cadiz, z Eibarem, z Molde, nie wiem, nawet z Sevillą, Valencją czy Villarreal, ale jak już zacznie się popełniać z ekipą Barcelony, no to bardzo szybko się to może obrócić przeciwko tobie i to w najgorszy możliwy sposób. No ale gramy, tak jak mówię, wyjść na boisko, trzeba powalczyć, trzeba zebrać przede wszystkim doświadczenie, trzeba na czerwono ekipa Atletico Madryt, natomiast Barcelona w swoich strojach, nie żółtych, jak ja dzisiaj ubrany na katalońsko, ale w swoich strojach domowych zaczynamy to spotkanie Camp Nou
Barcelona kontra Atletico, czyli zespół numer 2 kontra zespół numer 3. Absolutnie hit La Ligi. No ale czy będzie on w istocie hitem, to się dowiemy oczywiście po przebiegu tego spotkania. Buciano, wycofana piłka do bramkarza. Tu mamy Mirandę, ta piłka musi krótko wrócić do naszych zawodników, tak jest. Buciano, zobaczmy co zrobi Włoch, wysoki pressing zawodników Barcelony, mamy tu Pedrasa, mamy Buciano, no już widzę, że zaraz będzie jakiś błąd popełniony, oczywiście, że tak, bo kiedy grasz z rywalem mocniejszym, kiedy ta różnica reputacji jest bardzo wysoka, no to niestety, ale te sytuacje właśnie w ten sposób wyglądają i mamy Mirandę, który bardzo szybko tutaj wraca na swoją pozycję i broni to uderzenie. To jest niesamowite w Football Managerze i to nad tym bardzo mocno ubolewam już od jakiegoś czasu, że nie potrafi ten Football Manager taką jakąś fajną akcją zaskoczyć, tylko że kiedy gramy już z rywalem lepszym, wiemy, jak to się skończy, tak? Wiemy, że te sytuacje będą tworzone głównie poprzez takie błędy. Okej, no błędy się w piłce zdarzają, ale to, w jaki sposób my wyprowadzamy tą piłkę i już wiemy, kiedy ta piłka zostanie stracona, no niestety jest to już bardzo mocno przewidywalne. Tak jak przewidywalny jest początek tego meczu, gdzie jednak Barcelona jest zespołem dużo, dużo lepszym. To oni atakują, to oni teraz stwarzają sobie sytuację. Bruno Guimarães, ale prawa noga, zewnętrzna część stopy i ta piłka gdzieś obok bramki. Kwadrans tego spotkania za nami. Na razie Barcelona 4 strzały, 2 celne. Atletico tutaj z 30% posiadaniem piłki nie jest w stanie za bardzo nic zrobić. No ale to mówię, tego się można było spodziewać, tego można było niestety oczekiwać. Można też było oczekiwać, że prędzej czy później ta bramka wpadnie, no i strzela ją Shadi Riad. To wiemy, jaki talent. Ten chłopak nawet teraz w roku 2031 ma dopiero 28 lat. Jest to oczywiście niemalże wychowanek Barcelony, kiedyś podebrany z Majorki, ale tak naprawdę wiele, wiele lat już w Blaugranie. Sam zresztą miałem okazję tego zawodnika sprawdzać, jakby prowadząc go, kiedy sobie gdzieś tam obserwowałem tych juniorów Barcelony, no to jest wielki, wielki talent i polecam, jeżeli macie go w Barcelonie, a jeżeli go nie macie i gracie jakimś dużym klubem, no to obserwujcie, czy Barcelona go przypadkiem gdzieś tam nie docenia i wtedy będzie szansa, żeby on z tej Barcelony odszedł. No, nie potrafimy nawet wyprowadzić kontry, nie potrafimy w tym momencie zrobić absolutnie nic w tym spotkaniu. Przegrywamy go 0-1 i nie zapowiada się, żeby było w tym meczu lepiej. DNF, długa piłka do Francesco Pio Esposito. Jest tam bramkarz tylko, ale tak bramkarz nie wiedział, co zrobić. To Donnarumma, wielki błąd popełnił włoski goalkeeper, ale Francesco Pio Esposito, czyli no, czasami to koledzy z reprezentacji są, bo oni gdzieś tam się na kadrach przetną. Niestety nie potrafił Francesco Pio Esposito strzelić, ale pewnie też za bardzo nie był pewien, co zrobi Donnarumma w tej sytuacji i dlatego ten strzał był tak bardzo niepewnym uderzeniem. Ale była to absolutnie sytuacja, którą należało wykorzystać. Tu mamy spalonego Ukraińca Babi. 25 minuta i wciąż Blaugrana prowadzi 1-0. No, ta weryfikacja następuje bardzo, bardzo szybko, ale to mówię, to mecze z Barceloną czy z Realem Madryt to będą jedyne mecze, jedyne spotkania i jedyna rywalizacja w La Lidze, gdzie ja jestem jeszcze przekonany, że tego nam się wygrywać nie uda. To znaczy, może się jakiś tam ewenement trafić, jeżeli chodzi o wynik i jakaś anomalia, ale jak sobie to pozbieramy do kupy później, no to nie sądzę, żebyśmy my byli w stanie te dwa mecze rozstrzygać na własną korzyść. Także na spokojnie, tutaj powolutku do tego podchodzimy bez większych emocji. Oczywiście my tutaj jakby szukamy tych punktów zupełnie gdzie indziej, po to, żeby to trzecie miejsce zająć. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że spokojnie sobie to wywalczymy. 30 minuta meczu. Barcelona Atletico 1-0. No i zobaczymy, co dalej. Czekamy na to, co się tutaj wydarzy. Czekamy na to, co się tutaj stanie jeszcze na Camp Nou. Nie wydaje mi się, żeby Atletico było, chociaż to jest 1-0. Tu można oczywiście wierzyć. Można próbować od czasu do czasu skonstruować. O, proszę bardzo. Ja to mam jednak nosa. W obronie Barcelony gra Abu Cissé. Przypominam, że to jest 22-letni reprezentant Holandii, środkowy obrońca, którego ja kupiłem za 3 miliony euro z Excelsioru holenderskiego do Feyenoordu, a Feyenoord robi przebitkę w wysokości 52 milionów euro. Także kolejny transfer Piwarskiego, dzięki któremu Feyenoord do tej pory jeszcze, jak widzimy, zarabia. Oj, tu mi się zatrzęsło. Także no,
Jest tutaj ten nos do tych Wonder Kidów, tych scoutów, których wysyłamy. Oni oczywiście mają dużo, dużo pracy dzięki mnie, no ale też przynoszą raporty konkretne i potem te nazwiska, potem tych zawodników widzimy co rusz w innych klubach, gdzieś tam się z nimi spotykamy na przestrzeni karier. Yasser Asprilla, 27-letni piłkarz, no nie jest to jakoś, tutaj akurat muszę powiedzieć, że nie jest to jakoś specjalnie wybitny zawodnik, natomiast oszukał na naszą linię obrony jak tylko chciał. No ale to wiadomo, że przy takich zawodnikach, jakich ma Barcelona, nagle oczywiście inni zawodnicy też wyglądają, jakby dostali atrybutów z kosmosu. Tu Asprilla oszukał naszego 17-letniego Lokadię, no ale to mówię, takie sytuacje będą się zdarzały, kiedy doświadczony gracz będzie sam na sam, czy jeden na jeden z naszymi 17-latkami, no to to wiadoma sprawa, tak? Ten proces przebudowy Atletico, właściwie teraz to już nawet nie przebudowy, a raczej takiego wyczekiwania na to, jak te nasze wonderkidy, mam nadzieję, że większość z nich jest wonderkidami, się rozwiną, no ten proces będzie długi i bolesny. Pewnie jeszcze Atletico będzie musiało poczekać 3, może 4 lata, 3, może 4 sezony, żeby to nam wszystko dojrzało. Mówię o tych młodych piłkarzach, żeby te nasze kwiaty wyrosły w piękne bukiety, się przeobraziły, no to jeszcze będzie trzeba na pewno poczekać i tak jak mówię, będą mecze z takimi mocniejszymi rywalami, kiedy niestety, ale będzie bolało. I dzisiaj mamy 3-0 na Camp Nou, tym razem Gravenberch zdobywa bramkę dla Barcelony, tutaj absolutnie szans nie ma, niestety, dlatego też ja zawsze tonuję nastroje, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, bo jak mówię, moim celem, jeżeli chodzi o Champions League, jest dostanie się do 1/8 finału. No a potem to już absolutnie nie mamy żadnych oczekiwań, bo jak widzimy, jak przyjdzie nam grać z jakąś ekipą angielską, albo z Paris Saint-Germain, albo z tego typu drużynami, no to będą na pewno problemy. Ależ tu Esposito mądrze poszedł, wykorzystał swoje doświadczenie, dał się sfaulować, dzięki temu mamy rzut wolny, ale oczywiście z tego rzutu wolnego za wiele nie będzie. Braunuder, Brossard do Amuda, zobaczmy co zrobi Libańczyk do Braunudera, teraz Austriak, Francesco Pio, Esposito, ale to był od razu strzał, właśnie takie dołożenie nogi, zablokowane przez zawodników Barcelony, no i tutaj widzimy, że nic się konkretnego w tej akcji niestety dla nas nie wydarzy. Jeszcze dośrodkowanie, jeszcze tam mamy sytuację, ale niewykorzystane. 46. minuta spotkania. Barcelona, Atletico Madryt 3-0. Dość duża przewaga na boisku Blaugrany. No tu oczywiście to expected goals nasze 0,55. Ono troszeczkę jest takie takie nie do końca ono odpowiada temu, co my mieliśmy na boisku, bo aż tyle to my nie stworzyliśmy tych sytuacji. No dobrze, rozpoczynamy połowę numer 2. Mamy tutaj naszych ponad 1000 kibiców, dokładnie 1003. 98370 to są fani oczywiście Barcelony. No i oni tutaj mają powody do radości absolutne. Uwaga, Vitor Roque przyblokowany, tam Buciano się jeszcze nie zrozumiał z naszym golkiperem. No i przez to niestety tutaj kolejna sytuacja, ale Buciano dobrze ustawiony i odgrywa piłkę do Lokadii. Co tutaj się jeszcze może w tym meczu wydarzyć? Pewnie dla nas nic dobrego, nic ciekawego. Ewentualnie zakładam, że Barcelona może kilka bramek zdobyć. Tak mi się wydaje. No ale mam nadzieję, że na spotkanie z Leverkusen to my będziemy troszeczkę lepiej przygotowani. To znaczy, no tak jak z Barceloną, to tu jeszcze można mówić o tym, że jest rywal taki jak, no zobaczcie co tu się dzieje w ogóle, no a Darwi mija naszych obrońców praktycznie jak juniorów, jak dzieci, jak tyczki, jak słupki takie czerwono-białe ustawione na boisku, a nasi zawodnicy absolutnie nie mają w sobie żadnego zaangażowania, żadnej agresji, no ale umiejętności, jak mówię, bardzo, bardzo wysokie. Tutaj Ileś nawet nie zdążył mrugnąć, a tą piłkę zabrał mu Medina. Medina to Nugent, Medina to 23-letni meksykański zawodnik, reprezentant pozyskany z Besiktasu za 28 milionów euro. Też ciekawy na pewno zawodnik. Tu mają jeszcze Araujo, mają Gravenbercha, Asprilla, Ricci też jest bardzo fajnym piłkarzem, ja już go widziałem wcześniej, reprezentant Argentyny. Może drugi Messi to nie jest, ale absolutnie z tą swoją techniką wystarczający zawodnik na nasz zespół. No i Buciano, znowu gdzieś tam się z tą piłką zakręcił Włoch. On już kilka razy takie błędy popełniał, ale mówię, tutaj, no właśnie, i tutaj się trzeba było teraz ratować faulem. Tutaj trzeba było jeden błąd naprawiać drugim błędem,
przy okazji uszkodzić zawodnika Barcelony, przy okazji też podyktować jedenastkę. Oczywiście karny będzie, bo jak już zawodnik leży i biegnie do niego lekarz, to nie może być innej decyzji. No i będziemy mieli szansę dla Barcelony na 4 do 0 w tym momencie. Buciano oczywiście kartka, która mu się absolutnie należy. Ja sam bym dał mu od siebie żółtą kartkę za takie błędy, no ale to mówię, będziemy jeszcze troszkę za te błędy płacić. Ten nasz stan konta, bo tutaj należy się do tego odwołać i w tym kontekście rozpatrywać też skład Atletico, on powinien się powiększać, być może za czas jakiś będziemy mieli okazję wyciągnąć troszkę lepszych środkowych obrońców. Zobaczymy, na razie 59. minuta meczu, no myślę, że czas na zmiany, za chwilkę gramy z Leverkusen, więc część zawodników na pewno musi odpocząć, jak Dziemidowicz, za którego wejdzie Brito, jak Braunuder, którego zastąpi Esposito, no i myślę, że Locadia, za którego wejdzie Quentin Merlin. Czyli takie podstawy tutaj zmieniamy, prawda? Już tak naprawdę niezależnie od tego, jaki mamy ten wynik na boisku i nie patrząc na to zupełnie, to my musimy teraz być przygotowani kondycyjnie do meczu z Leverkusen, więc również, jak mówiłem, Umberto Cortez, a Ivan Toney wejdzie na boisko i myślę, że za DNF damy również niech Sanabria zagra, młodziutki Sanabria na lewej stronie, tu mamy wielki talent, musimy na tego piłkarza na pewno chuchać i dmuchać, bo tutaj może być fajny też potencjał. Shadi Riad i Miranda broni. Miranda oczywiście niczemu nie jest winien, jeżeli chodzi o te gole stracone, jeżeli chodzi o te interwencje, to wydaje się, że robił co mógł. Nasza obrona dzisiaj absolutnie zawaliła temat. Z przodu nie wyglądało to wcale lepiej, więc jakby jest to podstawa. No ale też tu kolejna interwencja Mirandy, ale też wiadomo, że no, 1-1, gdybyśmy sobie piłkarzy Barcelony przeciwko naszym zaczęli porównywać, to wydaje mi się, że nie ma ani jednej pozycji, może, no nawet też nie. Nawet nie pozycja bramkarza, więc nie ma absolutnie ani jednej pozycji, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że mamy piłkarza lepszego. Może teraz, kiedy wszedł Robert Renan, no to lepszym piłkarzem jest nasz tutaj Pedras. Natomiast 5-0 w tym momencie Manita na Camp Nou. Wiemy, jaką magią jest otoczona Manita, jaką magią na Camp Nou otoczony jest wynik 5-0, więc teraz kibice Blaugrany mają swoje powody do radości. Jeszcze nam dużo brakuje, to jest pewne. Więc tutaj mieliśmy 5-5 kiedyś wynik z Barceloną, ale to był szalony mecz, jakiś w ogóle taki, który się więcej pewnie nie wydarzy, więc no, ta różnica jest bardzo, bardzo duża wciąż i jest wiele, wiele pracy do zrobienia, ale to jest proces oczywiście długoletni. Mamy zaplecze, mamy potencjał, mamy piłkarzy, którzy dopiero co się ogrywają, także spokojnie, tutaj oczywiście jakoś tam specjalnie tym wynikiem się nie będziemy martwić. Natomiast no już troszkę więcej oczekujemy oczywiście po spotkaniu w Leverkusen, bo tam też mecz można przegrać, bo to też jest rywal bardziej doświadczony, zaprawiony w bojach na arenie europejskiej. Och, tutaj Miranda. Natomiast no wydaje mi się, że jest to zespół w zasięgu, pewnie troszkę mocniejszy, ale w zasięgu. Wydaje mi się, że z Leverkusen to powinno wyglądać zdecydowanie lepiej, tylko pytanie, jak zareagują nasi młodzi piłkarze na tą porażkę, bo ona na pewno będzie bolesna i ona będzie uwierała. Ileż? 5-9, no ale oczywiście to się bierze z tego, że po pierwsze, on nie jest w stanie wygrać walki z obrońcami Barcelony i ma tam dużo strat, nie jest w stanie się przedrzeć, nie jest w stanie absolutnie żadnej kontry wyprowadzić, więc tutaj nie mamy też, nie ma niespodzianki, że Ileż akurat wygląda kiepsko. Mam nadzieję tylko, że doprowadzimy go do pełni zdrowia przed meczem z Leverkusen. Zobaczcie, przegrywamy 5-0, a Miranda ma ocenę 7,3, tak? Czyli to świadczy o tym, ile jeszcze tu ewentualnie bramek mogłaby Barcelona nastrzelać, gdyby miała troszeczkę więcej szczęścia, gdyby miała troszeczkę lepszy dzień być może, tak? To tu spokojnie mogłoby być 7-8-0 i Atletico nie mogłoby mieć żadnych pretensji o taki wynik, o taki przebieg meczu. No więc tak to wygląda. 5 minut do końca tego spotkania. Pan Martinez Munuera, zobaczymy, ile doliczy. Oczywiście nie ma sensu tu doliczać więcej, bo tu się nic nie zmieni w tym spotkaniu. Natomiast jak mówię, no kolejny mecz, gdzie oczywiście zebraliśmy sporo doświadczenia. Dla naszych młodych piłkarzy to jest absolutnie złoto. Takie pojedynki z takimi rywalami. Także tutaj zawsze warto
zawsze warto, nawet przegrywając 5-0, zebrać z boiska te experience pointy dla naszych piłkarzy. Kolejna interwencja Mirandy, on jako jedyny w zasadzie nie zawodzi nigdy, no ale to wiemy, że mamy bramkarza światowej klasy. 4,07 expected goals Barcelony, tak? Czyli to jeszcze wciąż i cały czas nie jest moment, w którym my możemy podjąć rywalizację z najlepszymi klubami na świecie. No bo Barcelona i Real Madryt niewątpliwie takimi są. Dołóżmy do tego zespoły angielskie plus Paris Saint-Germain. Myślę, że z ekipami włoskimi moglibyśmy ewentualnie porywalizować, chociaż też nie wiemy, jak wygląda ich sytuacja kadrowa w roku 2031. Także tutaj na spokojnie. Dobra, słuchajcie, mamy 5-0, Barcelona ten mecz wygrała, no tutaj tak delikatnie tych naszych zawodników, nie chcemy ich zbyt mocno presować, rzecz jasna, 18 punktów Barcelona, 18 punktów Real Madryt i 15 punktów Atletico, jest to absolutnie wynik nas zadowalający. No a teraz szykujemy się na Leverkusen, które jest na miejscu w tym momencie 7. Jeżeli chodzi o Bundesligę, ma punktów tylko 7. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ich skład. Tutaj czy faktycznie mają zawodników lepszych niż my? No na pewno starszych, bo trudno o młodszy zespół niż Atletico Madryt. Te mecz za 3 dni. Osasuna wygrywa Almeria, wygrywa Eibar. Ciekawe, jak poradzi sobie Sevilla. No bo to Sevilla teoretycznie jest w tym momencie zespołem, który może tutaj ewentualnie z nami o to trzecie miejsce rywalizować. Zobaczymy, jak oni to dalej rozegrają, jak to będzie wyglądało, jak oni to pociągną, jaka będzie ich forma, jaką jakość ewentualnie będą w stanie zaprezentować na boisku. To są takie odwieczne pytania, jeżeli chodzi o naszych rywali, a tymczasem Bayer Leverkusen. Przypomnę, że do tej pory oczywiście jedna kolejka rozegrana w ramach fazy ligowej Champions League i tam pokonaliśmy Bodo Glimt 1-3 przegrali z nami, 3-1 wygraliśmy my. Długo się utrzymywał wynik 2-1, spora przewaga naszego zespołu, ale wydaje mi się, że można było troszkę wyżej tam wygrać, prawda? Dobra, tutaj oczywiście wiemy, że kilku piłkarzy jest niezarejestrowanych, no bo tu musieliśmy oczywiście sobie troszeczkę to w zupełnie inny sposób poukładać. Wiadomo, że tu musi być kilku piłkarzy z Hiszpanii, my tych Hiszpanów na ten moment nie mamy, no mamy ich w rezerwach, ale są wypożyczeni, więc jakoś tu sobie będziemy musieli z tym radzić, ale my sobie poradzimy oczywiście, to po pierwsze, bo zawsze sobie jakoś radzimy, no po drugie mówię, tu jeszcze ten okres, tak jak poprzedni sezon w lidze, był dla nas takim okresem przetarcia się, żeby jakoś tutaj w tej lidze zebrać doświadczenie, tak ten sezon będzie sezonem na przetarcie się dla tych młodych piłkarzy w Champions League. Więc wiadomo, że to jest też dość istotne. Tu tego piłkarza sobie raczej usuniemy. Będziemy szukali już powolutku nowej scouting listy. Tego mogę zostawić właściwie. Josef Bravo z Arsenalu też już raczej sobie go usuniemy. Janelli z Milanu też go usuniemy. Dobra. No bo gdybyśmy mieli, oczywiście z wrzesień dopiero, początek nowego sezonu, ale gdybyśmy już mieli planować kolejny rok, znowu młodych zawodników, no to wiadomo, że najbardziej będziemy patrzyli na te pozycje, gdzie mamy zawodników 30-letnich. Tam ewentualnie będziemy chcieli sprowadzać nowych piłkarzy. Tu mowa oczywiście o środkowym pomocniku, ewentualnie jakimś. Tylko że jeszcze jest nasza akademia, która też wypluwa całkiem fajne nazwiska. Więc tutaj powolutku, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Okej. Tutaj mamy ciekawą informację. Kibice dostaną pieniądze od piłkarzy za to, że dostaliśmy łomot 5-0, no to nasi fantastyczni zawodnicy zrzucą się i pokryją wydatki naszych fanów w związku z wyjazdem na Camp Nou do Katalonii. Brawo piłkarze, fantastyczny gest, ale oczywiście on nam punktów nie wróci. Przegrywa Valencia z Celtą Vigo 4-1, Malaga Athletic Bilbao 0-0. No więc na razie pozostajemy na miejscu 4., 3. i pozostaniemy na nim, chyba że Sevilla wygra swój mecz, ale nie wiem, kiedy oni grają. My natomiast szykujemy się do spotkania z Bayerem Leverkusen. Już patrzymy sobie, jak ten skład wygląda, tego Bayeru Leverkusen. W tym momencie nasi skauci nam donoszą, że mamy tutaj Janisa Grahe, to jest niemiecki snajper, bardzo dobry zawodnik. Ranko Nuhanovic, kolejny Niemiec. No, jest maszyna.
Mamy też Halseta Nepana, 24-letniego piłkarza. On ma dopiero 24 lata, z wielki talent w ogóle. To nie jest Wonder, Nugent, przepraszam. Tak może wyglądać, ale to nie jest Nugent. Mamy tu Piero Hincapie, oczywiście reprezentanta. No jest paru piłkarzy, którzy u nas by na pewno byli zawodnikami kluczowymi. Dwóch, trzech by się znalazło takich graczy. No ale tak jak mówię, ta Liga Mistrzów dla nas oczywiście dużo, dużo doświadczenia. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że my tutaj możemy wylądować między miejscem 9 a 24 i to nie będzie żaden problem. Zobaczymy co dalej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że tu możemy mieć swoje problemy, ale jak mówię, uczmy się, sprawdzajmy, chciejmy, aby ten nasz zespół tutaj próbował przynajmniej, wow, ale mamy wyniki w tej Lidze Mistrzów czasami. AEK Partizan 5-0, Besiktas Szturm 7-1, City Marsylia 4-0, a mój kochany Feyenoord przegrywa z Liverpoolem 0-2. Tylko nie wiem, ile z tego mojego kochanego Feyenoordu zostało. Zerknijmy. Brady, Van Persie, Timber, oczywiście Dirix, to też mój zawodnik, mój transfer, Wifer, o, Lucero. Lucero oczywiście, zawodnik, którego mieliśmy w Anderlechcie, się przecinają tutaj. Też ja go odkryłem dla Anderlechtu, 14 milionów, sprzedali za 30. No i Bilow, Bilow, czyli legenda, legenda Feyenoordu, wychowanek i pierwszy bramkarz od wielu, wielu lat. Także też tutaj się bardzo dobrze znamy. No to jest połowa składu, którą jeszcze pamiętamy. No dobrze, oczekiwania są takie, że i zarząd, i kibice oczekują remisu. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Tak mi się wydaje. Zaraz zrzucimy sobie okiem na skład, bo tutaj na pewno nie wszyscy zawodnicy będą mogli wystąpić. No właśnie, ileż. Ale ja bym chętnie tu Hugo Sancho wystawił, bo dawno nie grał, a troszkę żal mi tego piłkarza, że ileż w tak dobrej formie go zepchnął na ławkę. Ale Hugo Sancho ma umiejętności i na pewno nas tutaj jeszcze nieraz zaskoczy pozytywnie. Dobra, zaczynamy to spotkanie. Leverkusen kontra Atletico. Trzeba zmazać plamę po meczu z Barceloną. Ale jak mówię, gdzieś tam mamy z tyłu głowy to, że ta młoda nasza jedenastka jeszcze tego meczu może nie wygrać, chociaż tego zwycięstwa będziemy od nich oczekiwać, bo od razu tych młodych chłopaków uczymy tego, że o, Joanin! Każdy mecz to jest mecz do wygrania. Joanin tutaj gra, no proszę bardzo. Czyli ten młody Francuz, którego też mieliśmy w Feyenoordzie czy Anderlechcie? Jak on się rozwinął? No, też miałem czujkę. W Feyenoordzie oczywiście. 7,5 miliona za niego zapłaciłem, a Feyenoord zarobił 35 na nim. To jest, niesamowite są te przygody. Kurde, jakbym sobie tak wszystko podsumował, to ten Feyenoord dzięki mnie to zarobił pewnie z 300 milionów euro. Dzięki temu, że ściągnąłem tych młodych piłkarzy, których później można było sprzedać. Po części też ja im dawałem szansę, dzięki czemu się rozwinęli. Stąd też pewnie wynika to, że mogli jakby kasować za nich takie pieniądze. To fajna sprawa. Amut do Pedrasa. Pedras, zobaczmy. Tu jak mówię, troszkę ta lepiej gra ma wyglądać niż w meczu z Barceloną, absolutnie. Demidowicz w polu karnym, tam Palacios, oj, out. Wydawało mi się, że jest jakaś interwencja VAR-u w tej sytuacji, ale jednak nic takiego miejsca nie miało. Lokadia do Sancho, Sancho do Lokadii, Lokadia do Demidowicza, Demidowicz w polu karnym i tutaj już może być jedenastka. Będzie oczywiście weryfikacja, więc poczekajmy jeszcze spokojnie. Oczywiście, gdyby taki karny nastąpił, no to wiadomo, że miałem to ustawić, ale jak zwykle nie ustawiłem, że święty Franciszek z Esposito będzie wykonywał tą jedenastkę. No i zobaczmy, bo to może być naprawdę wybitny początek tego spotkania, ale mam przeczucie, że nie strzeli coś ten Francesco Pio Esposito. No on chyba czuje na swoich barkach ostatnimi czasy, jest gol, wielki ciężar, bo wiele tych sytuacji ma niewykorzystanych, ale to one nie są niewykorzystywane dlatego, że on nie umie grać w piłkę, bo że on umie grać w piłkę to pokazywał nam wielokrotnie i to na moich własnych oczach, że aż oczy dęba stawały, można by rzec, przewrotnie, no to tutaj jednak mówię, ja myślę, że to jest kwestia dotarcia się ze składem i wypracowanie sobie takiego mentalu. On też, to jest dla niego tak ciężka sytuacja troszeczkę, bo on, kiedy wchodzi w skład 20-latków, 18-latków, on wie, że razem z Braunuderem i właściwie tylko z Braunuderem czasami
musi wziąć ciężar gry na swoje barki. Francesco Pio Esposito i trafia w słupek, widzicie? To jest właśnie to. Tutaj już powinno być 2-0. Fatalna dyspozycja obrońców Bayeru Leverkusen na początku meczu. Najpierw sprokurowali rzut karny, a potem oddali piłkę Esposito. Kovačević, tak, tutaj się możecie zastanawiać, dokładnie jest to ten sam bramkarz, który bronił w Rakowie. Umiejętności jego są kapitalne. Ja już go pokazywałem kiedyś, ale to jest zawodnik jak na Bundesligę, myślę, skrojony w 100%, jak na taki zespół jak Leverkusen, nie wiem, Lipsk, prawda, Dortmund. Nie wiem, czy Bayern, który ma troszeczkę wyższe jednak aspiracje, aby rządzić w Europie, no to jest to zawodnik naprawdę znakomity. Na razie Atletico rozpoczęło fajnie ten mecz, ale to jest dopiero początek spotkania. Tutaj jeszcze 80 minut i na pewno, mając takich piłkarzy, jakich ma Leverkusen, no to oni tutaj będą walczyli o zwycięstwo, to nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, ale fajnie wyglądamy na początku meczu i to zawsze cieszy. Demidowicz, Lokadia rozpędza prawą flankę, jak to Lokadia, ale zatrzymał się na Martinsie, wysoki pressing Demidowicza, odbieramy futbolówkę pod polem karnym, Leverkusen, Braunuder, on potrafi z dystansu i pokazał to po raz kolejny, ale też po raz kolejny Kovačević potwierdza moje słowa i moje peny na temat tego zawodnika, on potrafi bronić. To jest zawodnik naprawdę dobry. Denef w pole karne i łapie piłkę. Kovačević na 5. metrze. Mamy 14. minutę spotkania. Bayer przegrywa na własnym obiekcie z Atletico 0-1 i cały czas tutaj się kotuje. Pod bramką aptekarzy teraz też było bardzo blisko. Jak to nie wpadło? No tutaj naprawdę wybitny początek, ten kwadrans Atletico i aż szkoda. Aż szkoda, że nie wpadła bramka druga, bo ona by nam troszeczkę pomogła ustawić sobie to spotkanie. Natomiast wiadomo, że jak nie strzelasz w takich sytuacjach, to możesz oczekiwać szczególnie od takiego zespołu jak Leverkusen, że ten gol w końcu wpadnie. Demidowicz, no tam poradzimy sobie teraz, w sensie zawodnicy oczywiście Leverkusen, ta psoba spokojnie głową do Kovačevića i tu będzie długa piłka zagrana, czyli walka w powietrzu. Braunuder, Buciano do prawej strony, tutaj mamy Lokadię. Lokadia pędzi, Lokadia wypuszcza, Hugo Sancho zabiera się z piłką, Hugo Sancho, Esposito nad poprzeczką, ależ tu było blisko na 2-0. Esposito w tym meczu już powinien mieć hat-tricka. Łatwość, z jaką on dochodzi do sytuacji, jest po prostu nieprawdopodobnie duża. Natomiast później, już mówię, to jest kwestia tego, żeby on tutaj poprawił tą swoją grę 1-1, ale to ja nie mam tutaj, nie boję się absolutnie i nie mam tu żadnych jakby obaw o to, że to się stanie. Tu potrzeba chwilkę czasu jeszcze, to jest dopiero początek tego sezonu, także spokojnie. Francesco Pio Esposito, Michel Deneuve na lewej stronie, dośrodkowanie w pole karne, zamyka to Hugo Sancho, wybija Martins ze Shriverem, radzą sobie tam, ale ten pressing będzie wysoki, ja nie wiem, czy oni będą w stanie spod tego pressingu wyjść. Zobaczymy, Palacios, długa piłka i Tamamut fantastycznie oszukał Norwega. Michel Deneuve, dlatego mówiłem, że mam pewne wątpliwości, czy ekipa Bayeru wyjdzie spod tego pressingu, bo ten pressing jest tak dobrze założony, a oni sobie z tym zupełnie nie potrafią poradzić. 25 minut, Atletico oddało 9 strzałów na bramkę Bayeru. 3 strzały celne, 1,71 expected goals. Bardzo dobry mecz na Bayarena drużyny hiszpańskiej. Miranda, zobaczmy, Miranda do Amuda. Amud teraz przegrywa przez Brosarda, ten do Denef. Denef wycofuje piłkę do Amuda. Mamy 27 minutę meczu i Bayer Leverkusen naprawdę nawet mnie zaskakuje, no, mocno negatywnie w tym spotkaniu, nie potrafiąc sobie zupełnie poradzić z młodzieżą z Madrytu. Lokadia, Sancho, Hugo Sancho, idzie tam na Martinsa, on nie ma w ogóle żadnego respektu dla rywala. Braunuder i znowu ta jego prawa noga, ale teraz Kovačević po raz kolejny pokazał, że bronić umieć, że bronić potrafi. Denef, rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, zamyka to Hamut, Hugo Sancho do Pedrasa, mamy tu znowu Hamuda, trzeba tą piłkę wycofać, trzeba tą akcję zbudować od samego początku, obrońcy muszą wracać, Braunuder, Demidowicz, mamy Deneva, tym razem na prawej stronie Belg, Hugo Sancho z dystansu, dobrze, tutaj trzeba strzelać, bo to jest taki elementarny moment meczu, to jest takie abecadło futbolowe, tak, masz rzut rożny, środkowi twoi obrońcy zazwyczaj
są wtedy ustawieni w polu karnym. Jeżeli wyjdzie kontra, nie masz z tyłu defensorów, ewentualnie bocznych obrońców czy skrzydłowych, którzy pilnują drogi do bramki. Jesteś nieustawiony, zdezorganizowany. Trzeba strzelić, trzeba dać czas na to, żeby defensorzy wrócili, trzeba dać czas na to, żeby poustawiać linię obrony. No i zobaczmy, Leverkusen teraz atakuje, Jeanin, Schulz w pole karne, uwaga, Baturina, Lokadia wybija, ale to jest ten moment, o którym mówiłem, że jeżeli my nie wykorzystamy swojej masy sytuacji, a mieliśmy tą masę sytuacji, to za chwilę Leverkusen wyjdzie z jakąś akcją i może nam zdobyć tutaj bramkę. Halsetnypan, mamy Grae do Martinsa, Martins szuka już opcji podania, znalazł Grae, ale tam wybicie piłki do Baturiny, jeszcze Palacios do Martinsa, nie ma tam przechwytu, Martins, lewa noga do Witka i Miranda zmarnował sytuację, nie trafił w bramkę i mamy rzut bramkowy. Fantastyczny mecz Atletico, ale mówię, jeżeli nie zdobędziemy drugiej bramki, mi się wydaje, że meczu nie wygramy. Pedras, Braunuder, zagranie do Brosarda, bo 1-0 to jest za mało. Brosar do Denef, Michel Denef, on tutaj potrafi, Michel Denef dośrodkowuje i Kovacevic broni. Kovacevic łapie piłkę, mamy cały czas wynik tylko 1-0. Mówię tylko, bo z przekroju meczu, z ilości sytuacji to można było oczekiwać więcej i teraz jak widzimy powolutku do głosu dochodzi ekipa gospodarzy. To jest to, czego się obawiałem, to jest to, czego się bałem, bez drugiej bramki tutaj będziemy mieli problemy. Nypan zablokowany przez Amuda, dobry w ogóle mecz Libańczyka chyba. Dobry mecz, dobre 40 minut w wykonaniu naszego środkowego obrońcy Schriver i Miranda po raz kolejny ratuje Atletico Madryt. To jest wybitny bramkarz. Mam nadzieję, że nawet jeżeli ja kiedyś odejdę z Atletico Madryt, do czego jak mówiłem może mnie tylko i wyłącznie przekonać oferta z jakiegoś olbrzymiego klubu i wielkie pieniądze, to Miranda nigdy nie zostanie sprzedany, bo już zawsze temu Atletico i Mirandzie będziemy kibicować. Schriver. Nawet jak obejmę stery Barcelony czy Realu Madryt, to zawsze Atletico będzie tutaj zespołem, oj tu chyba spalony Palaciosa, któremu tak będę kibicował. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Nie strzelisz gola w pół godziny, kiedy masz sytuację, to Leverkusen dojdzie do głosu. I to się teraz dzieje. Pedras do Buciano. Buciano tu będzie teraz tą piłkę rozprowadzał. Buciano. No ma z przodu opcję, trzeba grać szybciej w piłkę. Lokadia z powrotem do Włocha. Buciano do Dziemidowicza, tutaj zawsze go znajdzie. Pedras do Brosarda, ten do Esposito. Już tam mamy Denef, cały czas Denef. I Sancho, nie ma strzału jeszcze Lokadia. I mamy, słuchajcie, Baturinę. W ogóle mi przychodzi do głowy taka jedna opcja. Bo tu Brosard wychodzi bardzo... tu nie byłoby lepiej? Nie byłoby lepiej, dobra. Zostawmy na razie. Nic. Zapomnijcie. Kolejna sytuacja dla Atletico zmarnowana. Tym razem Lokadia. Dobry mecz dzisiaj na Bay Arena. Chyba na Bay Arena, bo tutaj chyba nowego stadionu nie ma, tak? Bay Arena w Leverkusen. Dobre spotkanie, na pewno taki postronny kibic może być tutaj usatysfakcjonowany, mamy 21 strzałów do przerwy, mamy dobre expected goals po obydwu stronach, także fajnie to wygląda. Panowie, trzymajcie to, bo to by były naprawdę bardzo ważne 3 punkty w kontekście ewentualnej walki o 1/8 finału, czy o ustawienie się, bo wiadomo, że pozycja 9-15, a nawet 9-16 daje w tych playoffach troszkę lepszą pozycję, zazwyczaj, bo to też nie wiesz, kto będzie w dolnej części tej drabinki, prawda? Więc, ale zazwyczaj tak. Natomiast jeżeli chcemy myśleć o pierwszej ósemce, co jest dla nas w ogóle jakiś odjazd, ale zawsze myśleć można, no to trzeba to wygrać. Dziemidowicz, Polak teraz będzie rozgrywał z Brosardem, ale złe zagranie w szerz, kiedy tutaj czai się i czeka zawodnik. O Jezu, Pedras! No, takiego podania bym się spodziewał, to może być gol. Takiego podania to bym się spodziewał po jakimś młodzianie, ale po tym piłkarzu? Do rywala? Na asystę? No nie, no panie kochany, wybijamy tą piłkę, cudem zresztą, bo niemalże z linii bramkowej,
ją wybiliśmy. Halsetny pan. Halsetny pan do Tapsoby. Tapsoba teraz będzie rozgrywał przez środek. Tu jest Shriver. Mamy również Nuchanowicza. Nuchanowicz do Halsetany pana. Halsetny pan do Żonina. Żonin, ale przyblokowany. Znamy się, Żonin, co? Piąteczka przybita. Podziękował mi zresztą sam zawodnik przed meczem, tego nie było oczywiście widać, ale za to, że tak napędziłem tą jego karierę, bo wydaje się, że bez transferu z Valenciennes wtedy, te parę lat temu, to by było niemożliwe. Gdzieś tam by ten zawodnik zginął, a tak dostał swoją szansę w Feyenoordzie. Tam oczywiście był z tym João Pedro Gomesem. Środek wtedy mieliśmy troszkę inny, prawda? Bo tam był Madzwifer i ten drugi taki doświadczony zawodnik. Madzwifer i... Grał czasami João Pedro Gomes, ale chyba Timber. Wifer i Timber grali. A drugą taką parę stanowili właśnie João Pedro Gomes i Joanin. Ja mówiłem, że jest to para środkowych pomocników na lata. Okazało się, że jeden i drugi gdzieś poszli. Chyba obaj zresztą do Leverkusen, tak mi się wydaje. Natomiast no tak, to było naprawdę ciekawe. Okej, okay, co my tutaj chcemy zmienić? Na pewno wejdzie na boisko Zoltán Ilesz. Za Sancho. Na pewno wstawimy sobie Salvatore Esposito za Braunudera. To jest bardzo dobry, przyzwoity rezerwowy. I myślę, że na razie sobie poczekamy. Tu jeszcze mamy oczywiście Pablo Sanabry ewentualnie, czy Umberto Cortesa, ale to nie trzeba już teraz zmieniać. Ten mecz stał się meczem bardzo wyrównanym. Te pierwsze 30 minut, które mieliśmy, to był taki czas, kiedy należało zdobywać bramki, kiedy należało sobie tą bramkową przewagę wypracować. To się nie udało zrobić. W sensie, no prowadzimy oczywiście po bramce z rzutu karnego Francesco Pio Esposito, ale to tyle. To nie jest zbyt wiele na to, co mogliśmy strzelić. No więc teraz musimy tu uważać. Dziemidowicz, Locadia. Locadia, Ileż, on wszedł na boisko. Buciano stracił piłkę. Gdzie mi się tam rwiesz, Dziemidowicz, z dystansu? Buciano to nie jest chyba dobra dla niego rola tego obrońcy grającego piłką, tak mi się wydaje. W sensie on za dużo chyba popełnia jednak błędów przy wyprowadzeniu piłki i też bardzo często tą piłkę holuje, co jest w gruncie rzeczy... niespecjalnie chyba jemu potrzebne. 72 minuta. Bardzo blisko 3 punktów na Bayarena. Bardzo blisko, no dla mnie przynajmniej, jednak sensacyjnego zwycięstwa, gdyby ono oczywiście doszło do skutku. Ale uwaga, teraz mamy Schulza. Schulz i Miranda. Po to mamy Mirandę, żeby nam takie mecze ratował. Więc to by była niespodzianka, nawet w mojej opinii. Może nie sensacja, natomiast niespodzianka na pewno tak, gdybyśmy to wygrali. Bo tutaj jednak Bayer no, ma ten skład już poukładany pewnie od iluś tam lat. W ogóle kiedyś pamiętacie Bayer, kiedy ja byłem chyba w... Już nie pamiętam teraz, albo w Anderlechcie, albo w Feyenoordzie, to Bayer Leverkusen proponowało mi pracę. Ciekawe, jak to wszystko by się potoczyło, gdybym tam cały czas był. W sensie, gdybym przyjął tą propozycję, prawda? Gdzie bym teraz wylądował? Jaka byłaby moja droga? I tak dalej. To jest też ciekawa sytuacja. No ale... Uważajmy teraz. Salvatore Esposito. Będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Salvatore Esposito. Amut. Mamy tutaj Zoltana Ilesza. Zoltán Ilesz. Czy to będzie przypieczętowanie tego meczu? Zoltán Ilesz. Dośrodkowanie Esposito. Kovačević tą piłkę piąstkuje. Wybija z trudem, ale jednak skutecznie. Czyli tutaj... Ojejku! Ale się pomylili zawodnicy Leverkusen. Denef. Michel Denef. Pójdzie sam. Oszukuje tu dwóch zawodników. Jest tam dośrodkowanie. Niewykorzystane w tym tłoku przez świętego Franciszka. No ale był tam podwojony, a nawet potrojony Włoch, więc ciężko było. Jeszcze Brosar. Dziemidowicz. Zoltán Ilesz! O matko boska, co robi w tym meczu Kovačević, to jest niesamowite. Ale chwaliłem go przed spotkaniem, prawda? Mówiłem o tym, że to jest zawodnik wybitny na pozycji bramkarza i on to potwierdza w dzisiejszym meczu. On w tym meczu ma ocenę 7.3. No to jest naprawdę dobre. 2.17 mamy expected goals. Powinniśmy prowadzić 2-0, ale niestety Kovačević co rusz staje na wysokości zadania i zamyka drogę naszym napastnikom. Szkoda. Naprawdę szkoda. 79 minuta. Locadia. Ileż? Dośrodkowanie. Michel Denef. Wybija Schulz. Jeszcze Brosar. Uderz to chłopaku. Dobrze. Broni oczywiście Kovačević, bo nie był to strzał jakiś specjalnie wybitny. 10 minut do końca meczu. Zoltán Ilesz, nie wolno nam teraz, przepraszam, stracić piłki. Buciano, Dziemidowicz, Locadia, Ilesz, oni się bardzo dobrze rozumieją, to wiemy. Zoltán Ilesz, z tyłu czeka Locadia, do niego piłka, czeka też na to Dziemidowicz. Dziemidowicz, Kovačević. Po prostu bramkarz Leverkusen dzisiaj to jest skała.
to jest golkiper nie do przejścia. Jak mówię, mecz wyrównany, no my mamy ten rzut karny oczywiście, ale też trzeba przyznać, że jeżeli ten mecz zakończyłby się wynikiem 1-0, to byłby to wynik jednak sprawiedliwy, no te nasze sytuacje wydawały się troszkę lepsze, chociaż Leverkusen też miało akcję, no ale trzeba było nie faulować Francesco Pio Esposito. Czy mamy jeszcze zmiany? Mamy, więc Humberto Cortez, Pablo Sanabria, czyli piłkarze, którzy zbierają kolejne minuty doświadczenia, szczególnie ten drugi, Sanabria, Paragwajczyk z hiszpańskim paszportem, na kilka minut sobie tutaj zawita, to jest też na pewno dla niego bardzo dobre doświadczenie, Cortez pole karne, Pedras Buciano, Sanabria uderza i zablokowany przez Nice'a. No i to niestety może wyjść z tego kontra, Halsed Nypan, spalony, pana Grae, także tutaj nie ma o czym mówić, Miranda piłkę łapie, Miranda ją przetrzyma. O, tutaj będzie chyba, no ciekawe, bo tu był spalony, boczny podniósł, ale chyba poszedł przywilej, nie wiem, ileż, do Esposito, Sanabria, dobrze tam próbował do Cortesa, ale nie udało się, Schulz do Kovacevicza, to jest jeszcze minutka czasu regulaminowego plus to Taylor doliczy, Palacios. Zobaczmy, Palacios do Nuhanovicza, Nuhanovic w środku pola, mamy Felissimo, czy tu będzie odbiór, czy będzie jednak długa piłka, będzie długa piłka, Halsed Nypan, to będzie bardzo groźna sytuacja, Buciano, Locadia i tutaj wyjaśniamy tą sytuację, ale bardzo ryzykownie, Sanabria, rozpoczynamy teraz my kontrę, Sanabria, Dziemidowicz, jest tam Salvatore Esposito w polu karnym, zobaczmy, co wymyśli Włoch, zagranie do środka, nie ma tam nikogo, na pamięć zagrał Esposito piłkę, ale mamy ją cały czas przy nodze. 3 minutki doliczone do tego spotkania i wydaje się, że Atletico wyjedzie z Niemiec z kompletem punktów, ale jeszcze czekamy. Sanabria, dobrze do Dziemidowicza, Dziemidowicz do Ilesza, jaka piłka do Węgra, Ileż, niestety, ileż sytuacji potrzebuje, żeby gola zdobyć. No i teraz mamy w drugą stronę. Nice, nie, obok tutaj przeleciała ta piłka i jeszcze Halsed Nypan i tam jest Esposito. Kapitalna interwencja Esposito. Kluczowa, można by rzec. Jak on się przydaje w tych trudnych momentach, to jego doświadczenie z Anglii. Brossard, już powoli mecz dobiega końca, jeszcze strzał, ale teraz Esposito kapitalnie to zrobił, bo wyczuł, że jest ciężki moment, trzeba uderzyć, trzeba zyskać kilka cennych sekund, żeby poustawiać obronę. Zoltan Ileś, zagranie do Esposito, mamy Amuda, ale ten mecz wygramy. I ten mecz zapisze się złotymi zgłoskami w historii tego nowoczesnego młodego Atletico, które wygrywa. Wiecie, ile to znaczy dla tych młodych chłopaków wygrać mecz na Leverkusen w Champions League, kiedy po raz drugi w ogóle grasz w Champions League? Niektórzy z nich naprawdę po raz drugi wychodzą na boisko w takiej elicie. Brawo! Brawo, panowie! Mamy w tym momencie po dwóch meczach 6 punktów, także lepiej sobie tego początku nie można było wymarzyć. Super, 3 miliony euro na konto, oczywiście nam się to przyda, bo my tu mamy problemy finansowe, ale najważniejsze są 3 punkty, więc z Barceloną wiadomo było, że przegramy, ale z Leverkusen wygrana w Lidze Mistrzów to jest piękna sprawa. Mamy w tym momencie 6 punktów po dwóch meczach, także super rzecz. Fajnie, no naprawdę dobrze się to nam układa. Teraz mamy ligę, czyli jest Osasuna, jest Malaga, jest przerwa reprezentacyjna. Oj, tu mecze co 3 dni. Ale będzie trzeba mieszać. No ale to już przyszłość. Ja Wam serdecznie za odcinek dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!